Welcome to my game, player. No, siemanko, szanowanko, z tej strony Domi, and welcome back to Miss Levens. Panie moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do naszej kochanej pani Cytrynki, ponieważ wczoraj był update. Tak samo pana pomidorka, Mr. Tomatoes. I my sobie teraz powrócimy do tych serii, ponieważ muszę wam powiedzieć, że już niedługo będzie nowa gra właśnie od twórcy Miss Lemons i Mr. Tomatoes. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tej serii, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał panią Cytrynkę, pana pomidorka i sekretną gierkę. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag Cytryna. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Cza Heonka, Drozdziaki Pietrykol oraz Mister Zielony za te trzy piękne fanarty, bądź też mamy. Pozdrawiam! No a teraz! Lecimy z nim, bebe! Juniorku Cytrynku, ty lepiej uważaj na panią Cytrynkę, bo jak ci splunie kwasem w oczy, to cię lewa pacha zaboli, lol. Dobrze, moi drodzy, zobacz, ja sobie w ogóle muszę przypomnieć, o co w tej gierce chodziło. Ja wiem, że mamy tutaj shop, mamy itemki, artefakty i tak dalej. Hammer, Blower, Headache Pills, cheat, jakiś kluczyk, właśnie, moi drodzy. My nigdy tej gierki nie przeszliśmy do końca, więc może w końcu jest okazja, abyśmy to zrobili. Golden Pen of Teja jakieś, moi drodzy, tego tu jest tak dużo, że to jest po prostu masakra. Dobra, ja stąd teraz wychodzę, ponieważ muszę wam powiedzieć, że ja sobie po prostu kliknę ten dzwonek tutaj. Idziemy do klasy od pani Cytrynki. Przypomnieć sobie, jak ona mówiła. Hello there. No siema. And welcome to my class. No witam. It's a place where I test young minds like yours. Dziękuję. And try to find out how smart people can actually be. Jestem bardzo mądry. And reward them if they are worthy. Okay. So, let's find out how smart you really are. Okay. Let's get started. Let's get started. 8 plus 17. Moi drodzy, musimy szybko pomyśleć. To jest 3, zostaje mi jeszcze 5, więc to jest 25. Jak sami widzicie, tutaj mi czas leci. Good job. I my musimy być the o wiele szybsi. 29 minut 11 to jest coś z ósemką i wydaje mi się właśnie, że to będzie 18. I wtedy im więcej robimy tutaj, mamy mniej czasu, że tak powiem, to wtedy otrzymujemy więcej gwiazdek. Tutaj mamy 29, więc ja sobie teraz tutaj polecę, ok? Next! 22 plus 17, no muszę wam powiedzieć, że to jest 7... Coś z dziewiątką. Coś z dziewiątką, to jest dobre, że ja mogę sobie tutaj po prostu... 0. Good job! Widzieliście? Bardzo szybko to poszło. 9. Good job. Nie wiedziałem, że to jest 9. 2 minus 21 to jest minus 22. That's wrong. Oh my god, next. Naprawdę to było źle. 9 razy 7 to jest 63. You are right. Okej, okay, lecimy szybko. Let's zostało continue. Nam jeszcze 3. 13 minus 17 to jest powiedzmy minus 12. No. No. 20, lecisz szybko! Awesome. Okej, okay, 38 gwiazdek mamy i my teraz, moi drodzy, możemy sobie tutaj kupić jakieś rzeczy, bo z tego co pamiętam, jak się wejdzie do shop itemki, to my mamy hammer, small and handy disposable hammer that will make any time consuming work much faster, czyli rozwalamy po prostu tutaj ten budzik i on tak jakby nie liczy nam czasu, więc możemy sobie po prostu więcej pomyśleć nad zadaniem. Blower, tam się na tablicy pojawia jakaś kartka, jak zrobiliśmy... to wtedy ta kartka tak jakby chyba odlatywała z tego, co pamiętam. Headache Pills, ponieważ tutaj ona nam czasami zadaje takie pytania, że zaczynamy mieć ból głowy i nic nie widzimy, więc jak weźmiemy sobie tabletkę, to wtedy wszystko widzimy. Cheat Sheet, czyli odpowiada nam na pytanie jakiś kluczyk. Ja z tego, co pamiętam, to chyba nigdy tego kluczyka nie zdobyłem, więc jest to dobra okazja, żeby właśnie pograć sobie w panią Cytrynkę, a ja wam muszę powiedzieć, że jak sobie wejdziemy na stronę od Oxtort, czyli gościu, który właśnie tworzył tą gierkę, to jak się zjedzie na dół, to my kiedyś tutaj rok temu tutaj w ogóle updated, one day ago, czyli tak naprawdę wczoraj to zostało zaktualizowane. To my tutaj mamy, moi drodzy, development log i mamy new game leaks i tutaj sobie wchodziliśmy i patrzyliśmy, żeby dostaniemy taką gierkę. Widzicie, że tutaj niby jakiegoś pomidorka atakujemy, że to niby jakieś miało być RPG, coś takiego. Natomiast wczoraj, moi drodzy, Oxtort opublikował coś nowego. Junior, daj mi trochę bisody, bo mi w gardle zaschło. Proszę bardzo. Od Unknown. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Zobaczcie to. Badass Lily official trailer, więc jest już tutaj, moi drodzy, podane, że mamy nową gierkę, która będzie się nazywać Badass Lily official trailer i my sobie to teraz tutaj właśnie przetłumaczymy. Oficjalny zwiastun Badass Lily już dostępny. Witaj w świecie Badass Lily. Wygląda na to, że masz najtrudniejsze zadanie, pilnować jej zachowania. Pomóż jej wykonać wszystkie codzienne zadania, spróbuj się z nią zaprzyjaźnić
i zrób wszystko, co w twojej mocy, aby wyszkolić ją w dobrze wychowaną i pełną szacunku nastolatkę. Odwiedź ourwave.com, otrzymamy powiadomienie po premierze gry i możemy się tam zalogować, ale my, moi drodzy, ogarniemy sobie teraz ten trailer. Dobra, moi drodzy, obejrzymy sobie teraz ten trailer. Zauważcie w ogóle, że tutaj nie ma daty, jest tylko November 28. Jest to Switch jakiś, który nazywa się ourwave i już mi się to z czymś kojarzy. Next Gen Technology. OroChat. OroLink. Ale za chwilę wam powiem. Czyli możemy dostać kopię tej gierki. Bardzo bym chciał dostać kopię. Explore the world. Okej, widzimy, że to jest takie ala anime. Make tough decisions. Ej, tam się to oczko już pojawiło. Tam się już pojawiło to oczko. Ja już się nie mogę doczekać tej gierki. Orowave. Okej, znowu tutaj mamy to oczko. We all make mistakes. Wszyscy robimy błędy. And some of them, a niektóre z nich... Mam jakąś kartkę. Just can't be fixed? To nie może zostać naprawione? Badass Lily. Bardzo fajna ta gierka będzie, na bank, na 1000%. Fajne jest to, że też właśnie teraz będzie takie anime. Ourwave.com. Ale już mi się to z czymś kojarzy, ponieważ, moi drodzy, jak my sobie graliśmy właśnie w Panią Cytrynkę, see you there, spotkajmy się tam. Zauważcie w ogóle, że to się wszystko nazywa Oro coś tam, Oro coś tam, Oro coś tam. A my, moi drodzy, jak graliśmy w Panią Cytrynkę, to dostaliśmy się do takiego komputera, który nazywał się chyba Ouroboro, z tego co pamiętam. I w tym Ouroboro mieliśmy wszystkie wiadomości, wszystkie informacje na temat pana Tomato i pana i pani Cytrynki. I się okazało, że pan Pomidor to jest chyba Sebastian, który został zamieniony właśnie w coś takiego, przez jakiś kod. Brzmi to bardzo dziwnie, ale to jest człowiek, ten pan Pomidorek. I pani Cytrynka, która nazywa się chyba Luxia, Lumia, jakoś tak, z tego co pamiętam. I my mieliśmy w Ouroboro, tam był taki komputerek, zresztą ja mogę wejść na chyba na swój film. Pani Cytrynka Exe zamieniła się w demona, koleżanka pana Pomidorka. O, tu jest jakiś Undertale ending, widzicie? Wydaje mi się, że to chyba będzie to. I my później tutaj wchodziliśmy do takiego komputerka. Był jakiś tam Undertale ending i z tego co mi się wydaje, to później właśnie otrzymaliśmy dostęp do tego komputera i w ogóle tu chyba też się jakieś oczy pojawiały. O, tu jest, już wiem, kim jest pani Cytrynka.exe, Miss Lemons. I tutaj wydaje mi się, że my otrzymaliśmy dostęp do komputera. O, to jest gdzieś tu, czekaj, patrz. Mamy tutaj, widzicie? I to jest właśnie, tutaj się wchodziło do komputera, który nazywał się Ouroboro i tam były wszystkie notatki na temat pani Cytrynki, jak i pana Pomidorka. I jak my sobie tutaj patrzyliśmy, o, tu jest subject info, zobaczcie. I ten subject info, my tak jakby tam mamy trzy entity, czyli trzy postaci, mamy pana Pomidorka, panią Cytrynkę i kogoś jeszcze. I ona była zablokowana. I wydaje mi się, że to będzie chyba Badass Lily. Tutaj mamy, zobaczcie, widzicie, to jest właśnie to. Mamy tutaj wszystko. O, tego też tutaj mieliśmy, glitch. No. My musimy teraz sobie wszystko przejść na nowo, bo wydaje mi się, że to będzie wymagane po to, abyśmy my sobie zagrali w Badass Lily i zrobili całą gierkę na 100%. A my sobie, moi drodzy, wejdziemy teraz na tą stronę ourwave.com. Jak ja tutaj czytałem komentarze, to tutaj ktoś napisał, zobaczcie, wygląda naprawdę fajnie. Czy ta gra w jakiejkolwiek kształcie, no to jest tak głupio przetłumaczone, lub formie będzie połączona z uniwersum poprzednich gier? Czy jest to zupełnie odrębne uniwersum? Strona wygląda bardzo znajomo, a Ouroboros, dokładnie, no Ouroboros, czyli strona jest też bardzo podobna. Jeśli nie możesz powiedzieć, rozumiem, jest to rzeczywiście prequel do Mr. Tomatoes and Mrs. Lemons. Czyli prequel oznacza, że ta gierka jest wydarzenia przed tym, co się działo w Mr. Tomato i Mrs. Lemons. I my, moi drodzy, wchodzimy sobie teraz na ourwave.com, czyli na ten cały komputer. Warning, the site is no longer exists. You're currently viewing the archived version of this site. Czyli widzimy tak jakby stronę, która jest archiwalna. Welcome to ourwave, bro, our exclusive games. Mamy tutaj gry, ale dobra nuta tu leci, ty, słyszycie to? Mega. Badass Lily, mamy Badass Lily, która za niedługo przyjdzie. Photo is missing i photo is missing. Wydaje mi się, że tutaj będzie Mr. Tomato, a tutaj będzie Mrs. Lemons. Bo Mrs. Lemons to była ostatnia gierka, ponieważ zniszczyliśmy tego gościa, który znajdował się w tym komputerku. Ten Ouroboro, czy jakoś się tam nazywał.
Ale on powiedział, że on tak czy siak wróci. Teraz otrzymujemy jakiś prequel, a możliwe, że później dostaniemy jeszcze jakąś czwartą gierkę. Dobra, idziemy na home. W ogóle jakie tutaj mamy języki? Mamy też po chińsku i wydaje mi się, że jak my tutaj klikniemy po chińsku, to my wtedy będziemy mogli tutaj chyba otrzymać, z tego co mi się wydaje, jakieś sekrety, które będą potrzebne do tej gierki. My naprawdę będziemy musieli tutaj też szukać i patrzeć. Autowave about a company. Experience gaming like never before. Mamy jakiś układ graficzny NTBTT. Dzięki zaawansowanej architekturze i innowacyjnej konstrukcji układ graficzny AuroWave zapewnia oszałamiające efekty wizualne i wciągające wrażenia z gry. Ustanawiając nowy standard technologii graficznej konsoli, układ audio, najnowocześniejsze przetwarzanie sygnału i wyjście o wysokiej wierności, układ audio ożywia twoje gry bogatymi, coś tam podnoszą wrażenia z gry, układ Talk AI. To jest wszystko AI, czyli sztuczna inteligencja. Układ ten wykorzystuje zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego i możliwości przetwarzania równoległego, aby zapewnić błyskawiczne podejmowanie decyzji i realistyczne zachowania postaci w grze. Układ Talk AI zapewnia inteligentniejszą i bardziej responsywną sztuczną inteligencję, tworząc wciągające i dynamiczne wrażenia z gry, które dostosowują się do każdego twojego ruchu. Twarda Lilii. Nasza pierwsza gra AuroWave, okej, zarówno chipi. Poznaj Lilii. Przedstawia Lilii naszą pierwszą postać sterowaną przez SI, czyli sztuczną inteligencję. Napędzana przez chip Talk AI, w pewnym zakresie Lilii może naturalnie wchodzić w interakcje i rozwijać różne uczucia wobec graczy w zależności od ich działań. Jest zbuntowaną nastolatką demonem, która uwielbia muzykę rockową, gra w gry komputerowe i powoduje chaos. Niegrzeczna i psotna. Zdobycie jej zaufania jest niezwykle trudnym zadaniem, ale jeśli ci się to uda, zawsze będzie po twojej stronie. Wydaje mi się, że my możemy sobie tutaj zostawić jakiegoś maila. Junior, ale masz bebech, widać, że na siłownię chodzisz. Codziennie. Od Kubasek 0231. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. I zobaczymy, może otrzymamy jakiegoś fajnego maila. Ja sobie teraz tutaj wysłałem. Thanks for subscribing, czyli normalnie do suba, mimo że ta strona działa, to i tak zostawiliśmy tutaj suba. AuroWave Games, no to już tutaj wiemy. I about the company. Oh, this information is corrupt. Co tu jest napisane? Curiosity Flame, jakieś drones? Ej, bo ja sobie to chyba teoretycznie mogę skopiować, bo tu jest coś napisane. Czy ja to w ogóle mogę przetłumaczyć? Nie, tego się przetłumaczyć nie da. Ta strona nie może zostać przetłumaczona. Ale jak ja bym sobie to chyba wszystko skopiował, to mamy Development Log Badass Lily Official Trailer. Nie wiem dlaczego, jak ja to skopiowałem, to mi coś takiego wyskoczyło. Curiosity is Flame? To naprawdę, to jest bardzo ciężkie. Draws the cat to hidden paths. Jakiś kot maluje jakieś ścieżki. Mystery is embrace. Whispers in the dark at night. Jakieś szepty w nocy. Danger. Coś tam, curiosity is lure the cat. Czy jakiś kot tutaj będzie. Tale whispers a tale. A czyli kocia opowiastki opowiadają o opowiastkach. Mystery turns grave. Coś tam zamienia się w cmentarz bądź też pogrzeb. Secrets softly held in shadows where whispers fade. Some truths best unknown. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, czy my rzeczywiście tutaj otrzymamy jakiś kod, ale jak sami widzicie, no ja tego w ogóle nie mogę skopiować, nie? Jak ja sobie to skopiuję, to mi cały czas wychodzi Development Badass Lily. Translated from Polish, coś mi tutaj wyskoczyło. Do tego się przetłumaczyć nie da. Ewentualnie byśmy mogli sobie to, wiecie co, wstawić w Worda i chyba zmienić czcionkę, ale też nie jestem 100% pewien. Bo jak ja sobie to tutaj wkleję, no to znowu mamy Development Log Badass Lady Official Trailer, no co jest grane. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Mrs. Lemons, bądź też w tym przypadku Badass Lady, podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz za duży. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! We'll be right back.